Witam bardzo serdecznie w imieniu Społecznego Komitetu Obchodów Rocznicy Powstania Styczniowego, w imieniu gospodarza tych spotkań, a więc Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości i oczywiście w imieniu Stowarzyszenia Polska jest najważniejsza, nie mylić z partią. Witam szczególnie dzisiejszą naszą prelegentkę, a więc panią profesor Annę Sieracką z Uniwersytetu Warszawskiego, której wystąpienie będzie dotyczyć ubiorów i biżuterii doby powstania styczniowego. Bardzo proszę pani profesor, czekamy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo mi miło, że zechcieliście Państwo mimo gorącego okresu przedświątecznego wybrać się na to spotkanie i zgodnie z zapowiedzią będę chciała pokazać Państwu, jak wyglądały ubiory, biżuteria w przypadku kobiet, także fryzury w przypadku panów, nakrycia głowy, które noszono na ziemiach polskich w dobie przedpowstaniowej, czyli od roku 1861 po pogrzebie pięciu poległych, kiedy to ogłoszono żałobę narodową dla polskich patriotów, aż do około roku 1866, kiedy ten nakaz został zniesiony. Proszę Państwa, żeby przyjrzeć się temu, jak właśnie różniły się ubiory zarówno powstańców, jak i ich rodzin w tym obawianym okresie, najpierw chciałabym Państwu pokazać, jak wyglądała ówczesna moda europejska, ta, która była przyjęta w Polsce, którą inteligencja, ziemiaństwo, zwłaszcza przy okazjach odświętnych, przy okazjach oficjalnych aprobowało. Przepraszam, ale przeźrocze jest takie skrócone. Ci panowie nie byli aż tak bardzo przysadziści, co zwłaszcza jak będziemy oglądać uczestników powstania styczniowego, no może wzbudzać tutaj nasz niepokój, to tylko wina, nie wiem, czy ekranu, czy właśnie takiego ustawienia. Proszę Państwa, tak jak widzimy na tej rycinie żurnalowej, która pochodzi z roku 1865, oficjalnym codziennym ubiorem eleganckiego mężczyzny był ciemny surdut, do tego jasne spodnie, niezbyt obcisłe, pod surdutem obowiązkowo kamizelka, koszula biała ze stojącym, ale też niezbyt wysokim kołnierzykiem i krawatem. Fryzury były starannie ułożone, z włosów takich o średniej długości. Bardzo pożądanym elementem wskazującym na prawdziwego, dojrzałego mężczyznę były bokobrody. No bo jak wiadomo, gołowąsowi nieletniemu nie rosną ani wąsy, ani broda, ani nie ma bujnego zarostu. Stąd to też był atrybut dorosłego mężczyzny. A jako nakrycie
głowy, to, co znamy do dzisiaj, ale tylko z eleganckich strojów wieczorowych, ewentualnie strojów dyplomatów, to sztywny, czarny cylinder o wysokiej główce. Podobnie, proszę Państwa, tych dwóch dżentelmenów, też z około roku 1862, nosi analogiczne ubiory do tych, które wcześniej widzieliśmy. Dla mężczyzn w średnim wieku, dla normalnych inteligentów, czy też przedstawicieli wolnych zawodów, czy kupców, czy przemysłowców, duże brody raczej nie były polecane. To starsze osoby, przeważnie z kręgów akademickich, uczeni, długie brody, też starannie przystrzyżone, w latach 60. nosili. Proszę Państwa, ale na ziemiach polskich, prócz przyjęcia tej europejskiej, zachodnioeuropejskiej mody, której wzory płynęły z Paryża, a już od połowy wieku XIX także coraz częściej z Wysp Brytyjskich, o ile dla pań Paryż pozostawał tą wyrocznią mody od połowy wieku XVII, tak panowie coraz chętniej przyjmowali bardziej uproszczoną, jak na owe czasy, modę angielską. Natomiast w Polsce jeszcze w wieku XIX żywa była tradycja ubioru narodowego, który bynajmniej nie zniknął wraz z trzecim rozbiorem Polski, ale był używany głównie przy okazjach odświętnych. Na terenie zaboru austriackiego tak występowano przy uroczystościach państwowych, przy obchodach świąt narodowych, bo było to tam dozwolone. Natomiast w zaborze pruskim i rosyjskim, gdzie zwłaszcza w zaborze rosyjskim po powstaniu listopadowym niechętnie patrzono na polski ubiór narodowy, przywdziewali go mężczyźni głównie z kręgów ziemiańskich, arystokratycznych, na uroczystości rodzinne, takie jak śluby, chrzty, pogrzeby, gdzie wtedy w takim ubiorze narodowym można się było pojawić. Oczywiście, że on uległ pewnej modernizacji w stosunku do tego kanonicznego wzorca, jaki trwał w końcu wieku XVIII, ale jego podstawowe cechy pozostały. I te podstawowe formy to był, proszę Państwa, żupan, ten spodni ubiór. Na żupanie noszono kontusz, a jako okrycie wierzchnie przeważnie służyła delia, tylko że cały ubiór był znacznie krótszy, znacznie mniej ozdobny niż ten XVIII-wieczny. Bardzo też charakterystyczne i niespotykane w modzie zachodniej były luźne spodnie, ale wpuszczone w buty z wysokimi cholewami, a nie noszone do trzewików, nie takie długie, jako nakrycie głowy, czapka obszyta futrem.
Tu mamy portret Jana Tarnowskiego w ubiorze narodowym z końca lat 60. wieku XIX. Czy, proszę Państwa, inny przykład takiego młodego człowieka ze Lwowa, który właśnie występuje w takim uroczystym ubiorze narodowym, na głowie kołpak z futrzanym otokiem i charakterystyczną taką przypinką z piór, a na szupanie nałożony kontusz przepasany pasem kontuszowym, jedwabnym, tkanym, no i oczywiście te dość szerokie spodnie wpuszczone w buty z długimi cholewami. Proszę Państwa, ale prócz tych ubiorów odświętnych, oficjalnych, czy to w miastach, czy wśród ziemian, popularne były także skromniejsze ubiory nawiązujące do mody narodowej, rzemieślnicy, ziemianie na co dzień chętnie nosili bekiesze. Bekiesze, czyli okrycia wierzchnie, których charakterystyczną cechą było zapięcie na pętlicę. Ten szczegół, właśnie zapięcie na pętlicę, był bardzo często spotykany w męskich, polskich ubiorach już od początku wieku XVI. Tu mamy rysunek Jana Feliksa Piwarskiego, artysty, który dokumentował życie Warszawy, warszawskich rzemieślników w latach 50. wieku XIX. I ten rysunek nazwał on pożegnanie z dawnym obyczajem, gdyż rzeczywiście te ubiory były, ale powoli już wraz ze starszym pokoleniem odchodziły w przeszłość. Proszę Państwa, no i oczywiście obawiając ubiory tuż przed powstaniem styczniowym i okresu powstania styczniowego, nie sposób nie sięgnąć do słynnych cykli Artura Grottgera, który wprawdzie sam czynnie nie brał udziału w wydarzeniach powstańczych, ale znakomicie w swoich cyklach zilustrował i tę codzienność okresu powstania i także różne militarne zdarzenia z tamtych czasów. Ten rysunek z pierwszego cyklu Grottgera, Warszawa pierwsza, który został wykonany w roku 1861, czyli po pogrzebie pięciu poległych, nosi tytuł Pierwsza ofiara i przedstawia młodzieńca, który wychodząc z kościoła został ugodzony kulą. I zobaczmy, jak ubrany jest ten młodzieniec. On ma właśnie na sobie żupanik, skromny żupanik, przepasany pasem skórzanym z metalową klamrą, spodnie wpuszczone w długie buty, a z głowy spada mu najpopularniejszy typ nakrycia głowy powstańców, czyli rogatywka. Rogatywka obszyta siwym barankiem, najczęściej ozdobiona kokardą biało-czerwoną, tym narodowym, patriotycznym symbolem. Na kolejnej ilustracji widzimy, proszę Państwa, słynną scenę z cyklu Polonia, Kucie kos, rok
1863, kiedy Grodger na bieżąco jakby dokumentował powstanie styczniowe. I znowu wśród zgromadzonych w kuźni powstańców widzimy postacie w tych krótkich żupanikach przepasanych skórzanym pasem z metalową klamrą, w długich spodniach wpuszczonych w buty, a na głowach czapki, rogatywki obszyte barankiem z kokardami o barwach narodowych, jako okrycie wierzchnie burka. Burka, czyli rodzaj peleryny podbitej futrem, też najczęściej pod szyją zapięta na pętlicę. I to był najwygodniejszy, najpopularniejszy typ okrycia wierzchniego używanego przez uczestników wydarzeń powstania styczniowego. Na kolejnej planszy Grodgera z cyklu Polonia schronisko, przyjęcie radnego powstańca do dworku i znowu, proszę Państwa, te elementy, o których mówiłam, powtarzają się i w ubiorze radnego powstańca i jego towarzysza. Do ubiorów kobiecych zaraz też przejdziemy. No i bardzo piękna scena, jak gdyby wieńcząca cykl grodgerowski, chociaż jest to obraz olejny, pożegnanie powstańca, gdzie Artur Grodger sportretował siebie i swoją ukochaną, narzeczoną Wandę Monet. Tu możemy już z akcentami koloru widzieć te powstańcze ubiory, chociaż tego koloru było niewiele, no bo po pierwsze ciemne barwy, czarna, szara, były najpraktyczniejsze, zwłaszcza przy działaniach militarnych, przy przedzieraniu się przez lasy, przy ukrywaniu się, takie nierzucające się w oczy ochronne barwy. Ten akcent kolorystyczny to właśnie rogatywka, która mogła być czerwona i żegnająca powstańca przypina do niej kokardę w barwach narodowych, a na plecy zarzucona burka podbita futrem. Czy, proszę Państwa, na fragmencie obrazu Maksymiliana Gierymskiego, malowanego już po powstaniu w roku 1869. Gierymski jako młody człowiek, wychowanek szkoły w Puławach, brał udział w wydarzeniach powstańczych, ale nie na bieżąco je dokumentował, tylko dopiero w czasie pobytu w Monachium na studiach malarskich. I mamy tutaj przedstawionego właśnie powstańca w rogatywce, w tej burce narzuconej na ramiona, w długich spodniach i długich butach. Tu, proszę Państwa, scena anonimowego autora, wręczenie sztandaru powstańcom, drzeworyt, który powstał w roku 1863, gdzie właśnie widzimy powstańców przybyłych przed dwór
wychodzi pani dobu wręczająca sztandar temu powstańcowi przybranemu w taką szaberowaną bekieszę i jego towarzysze też mają takie albo krótkie kożuszki szaberowane, albo narzucone owe burki na krótkie kurtki, długie spodnie i długie buty. Proszę Państwa, znakomicie pozwala nam poznać ubiory tego okresu fotografia. Fotografia, która przedstawia uczestników powstania styczniowego, ich rodziny. Fotografia, która była chętnie wykonywana, gdy udawano się do oddziału, żeby rodzinie na pamiątkę taką fotografię zostawić. Oddawała też usługi później, kiedy powstaniec poległ albo został zesłany, bo często według takich fotografii wykonywano wizerunki malarskie. I tak postąpił Józef Ziemler, świetny malarz warszawski, który w roku 1865 na podstawie wcześniejszej fotografii sportretował Ludwika Mycielskiego, który poległ w powstaniu styczniowym. I ten wielki portret pędzla Ziemlera przedstawia nam właśnie powstańca w jego typowym uniformie. Bekiesza zapinana na pętlicę, burka na ramionach, spodnie wpuszczone w długie buty, tu rogatywka zdjęta z głowy. I taki, proszę Państwa, cały szereg fotografii, które pokazują no, różne odmiany tego powstańczego ubioru. Bo oczywiście to nie była regularna armia, to nie były mundury sensu stricto, tylko to były ubiory szyte w domu u krawca w małym miasteczku, ubiory, które musiały być to właśnie przede wszystkim funkcjonalne w tych trudnych warunkach zimowych walk. I widzimy na poszczególnych fotografiach właśnie przeważnie takie długie, ciemne kurtki zapinane na pętlice, albo kożuszki, albo na kurtkę nałożony zwykły płaszcz, tyle że krótki do kolan i charakterystyczne nakrycia głowy, przede wszystkim rogatywki otoczone czarnym lub siwym barankiem. Tylko na tej fotografii widzimy młodzieńca w spodniach wypuszczonych na buty. Wszyscy inni mają właśnie praktyczne, szerokie spodnie spuszczone w długie buty. I jeszcze jedna fotografia właśnie takiego typowego, najczęściej spotykanego ubioru powstańczego. Rogatywka z kokardą, kożuszek krótki, zapinany na pętlicę i jeszcze jeden element, do którego też zaraz jeszcze wrócimy, dla wygody, ale i dla ciepła, żeby ubiór był bliżej ciała, były one przepasywane skórzanymi pasami z metalową klamrą. No, oczywiście to nie był czas ani miejsce na to, żeby pasa kontuszowego
używać, tylko praktyczne, skórzane pasy z metalowymi klamrami. Proszę Państwa, i biżuteria powstańcza, to co nosili i powstańcy, i mężczyźni z ich rodzin. Trzeba od razu powiedzieć, że w owym okresie, w drugiej połowie wieku XIX, przepisy savoir-vivre, zasady dobrego tonu właściwie wykluczały u mężczyzn noszenie biżuterii. Uważano, że to jest niemęskie, nie licuje z powagą dorosłego mężczyzny. Jedyne, co było dozwolone, to zegarek kieszonkowy w kopercie i dewizka do tego zegarka, sygnet rodowy, ewentualnie do ubioru wieczorowego jakaś ozdobna szpilka do krawata. Wszystko inne było wykluczone. Ostrzegano, że żadne breloki, żadne łańcuszki nie powinny towarzyszyć prawdziwie eleganckiemu mężczyźnie. Proszę Państwa, to, co nazywamy biżuterią okresu powstania styczniowego, w przypadku mężczyzn to miało najczęściej charakter użytkowy, jak zaraz zobaczymy. Wyjątkiem były różnego rodzaju krzyżyki, których też oczywiście ostentacyjnie nie noszono na ubraniu, ale na tasiemce albo łańcuszku pod koszulą, i taki krzyżyk, który upamiętniał właśnie pogrzeb pięciu poległych, tutaj widzimy, te ozdoby, te pamiątki były wykonywane z pospolitych, tanich materiałów, a więc ze stali czarno oksydowanej albo z żelaza, żadnych drogich kruszców, no niekiedy srebro, ale broń Boże złoto, broń Boże jakieś kamienie ozdobne, najwyżej barwna emalia, nigdy te droższe materiały w biżuterii powstaniowej się nie pojawiały. W przypadku kobiet było to także uzasadniane i powodowane tym, że kobiety swoje klejnoty, swoją biżuterię przeznaczały na potrzeby rządu narodowego, na potrzeby powstania. Tu mamy, proszę Państwa, taką broszę. Brosze też były niekiedy do tych powstańczych uniformów przypinane. No i oczywiście patriotyczny charakter tej biżuterii był podkreślany odpowiednimi napisami i użyciem odpowiednich elementów symbolicznych. Najczęściej oczywiście pojawiał się orzeł w koronie, no i napis Boże zbaw Polskę. I mamy tu, proszę Państwa, właśnie cały szereg takich elementów, które można było czy przy mundurze, czy przy cywilnym ubraniu, ale oczywiście tylko na terenie zaboru austriackiego, bo nie na terenie zaboru rosyjskiego czy pruskiego, nosić. I są to właśnie proste formy, proste takie plakiety, herby Polski i Litwy, orzeł najczęściej, jak Państwo widzicie, się pojawiający, i różnego rodzaju okolicznościowe napisy, gdzie właśnie ten Boże zbaw
Polskę powtarza się najczęściej. Tak jak wspominałam, takimi barwniejszymi akcentami w tej biżuterii była emalia barwna, czerwona, błękitna, czarna lub biała, którą w tego typu ozdobach spotykamy. No i proszę Państwa, oczywiście obrączki. Obrączki, które były wykonywane właśnie głównie ze srebra, kryte czarną emalią i też symbolika powstaniowa, czy to herby, czy krzyż, na takich skromnych obrączkach, czy pierścieniach z herbami noszonymi przez mężczyzn występowały. No a takim elementem zarazem użytkowym i ozdobnym były wspomniane metalowe klamry do pasów. Na tych klamrach ten sam repertuar symboli, znaków, czyli herby, czyli orzeł i właśnie owe okolicznościowe napisy. Przejdźmy teraz do ubiorów kobiecych. Tu, proszę Państwa, znów zacznijmy od tego, co w latach 60. lansowała moda zachodnioeuropejska. A była to suknia na krynolinie, na bardzo szerokim stelażu rozpięta spódnica. Początkowo ta spódnica była usztywniana końskim włosiem, co czyniło ją szalenie ciężką i dopiero wynalazek inżynierów francuskich w połowie lat 50. wieku XIX, żeby pod spódnicę zastosować taką klateczkę z cieniutkich, giętkich, stalowych listewek, to był wynalazek prawdziwej krynoliny, zachwalanej jako lekka i wygodna, no o czym tu nasza koleżanka zaraz Państwa przekona, jak to różnie z tą wygodą bywa. Krynolina jest żartobliwie określana jako pomnikowe dzieło cesarza Napoleona III. To nie tyle jego, co jego pięknej małżonki cesarzowej Eugenii, która właśnie lansowała ten typ ubioru. I dworskie krynoliny w latach 50. były tak szerokie, że w obwodzie mogły mieć około 10 metrów. Były tak sztywne, że dwie damy nie mogły się minąć w drzwiach. Sprawiały kłopoty przy wsiadaniu do powozu czy do pociągu. No ale czegóż kobiety nie zrobią, aby być modnymi, więc cierpliwie również te niewygody krynoliny znosiły. W modzie zachodnioeuropejskiej krynoliny oczywiście były rozmaitych kolorów. Były w jasnych barwach utrzymane, były z materiałów o wzorach kwiatowych, były zdobione wstążkami, koronkami, bo na różne okazje, na różne okoliczności, różnie takie suknie przyozdabiano. Suknie wieczorowe posiadały też bardzo duże dekolty, jak widzimy w przypadku tej krynoliny o kolorze fioletowym.
Natomiast, proszę Państwa, w Polsce żałoba narodowa. Żadnych jasnych kolorów. Wszystko na czarno, od stóp do głów. I to nie tylko był to nakaz dla kobiet dorosłych, ale nawet małe dziewczynki były ubierane całkowicie na czarno. Nawet lalki tych dziewczynek miały czarne ubranka, nawet obręcz, którą toczono w ogrodzie saskim, kółko, było owinięte czarną wstążką. Tak trzymano się zasad żałoby narodowej. Znów wracamy do Grodgera i z cyklu Warszawa pierwsza, rok 1861, młoda wdowa z dwojgiem dzieci. Oczywiście w przypadku wdowy, w przypadku żałoby po kimś bliskim, to zwłaszcza w polskiej tradycji, właściwie aż do II wojny światowej, były ściśle przestrzegane okresy noszenia ciężkiej żałoby, czyli całkowicie na czarno, pół żałoby, kiedy można było kolor popielaty albo fioletowy włączyć, aż właśnie do okresu, kiedy wolno już było nosić kolorowe stroje. O tym nie było mowy w czasach powstania styczniowego. Czy wdowa, czy inna kobieta pokazująca się publicznie nosiła strój czarny. Włosy przykryte czepkiem z woalką, suknia czarna, tylko obszyta błyszczącą wstążką, długie rękawy, żadnych ozdób. Ale, proszę Państwa, jest to suknia na krynolinie. Polki z wszystkiego zrezygnowały, z biżuterii, z kolorów, z zabaw, ale nie zrezygnowały z krynoliny. Oczywiście ona nie była tak monumentalna jak te balowe, wieczorowe krynoliny w modzie zachodnioeuropejskiej, ale też swoją szerokość miała. Jak wskazują wspomnienia, ten z pozoru tylko modniarski wynalazek okazał się być pożytecznym w czasach powstania styczniowego. Pod krynoliną ukrywano nielegalne gazety, bibułę. Pod krynoliną przemycano broń, a nawet jest historia, że Eliza Orzeszkowa, nasza znana pisarka, dzięki krynolinie ocaliła w pewnym momencie przyszłego, ostatniego dyktatora powstania, Romualda Traugutta, ponieważ w powozie kazała mu się skryć pod swoją krynoliną, gdy patrol rosyjski ich zaczepił. No więc nie ma tego złego, co by czasami i na dobre nie wyszło. I proszę Państwa, też bardzo znany grodgerowski rysunek z cyklu Polonia, żałobne wieści, kiedy rodzina, jak widać, złożona z samych kobiet jednego nieletniego pacholęcia, dowiaduje się o śmierci kogoś bliskiego. I zobaczmy, proszę Państwa, jak właśnie skromnie, jednolicie wyglądają ubiory tych pań. Czarne suknie z długimi rękawami. Czasami w zaciszu domowym, to jest czarna spódnica i biała bluzka. Jedyne ozdoby, białe mankieciki, biały niewielki kołnierzyk. Suknia bez dekoltu. Jako też
taki patriotyczny akcent przy pasku, niekiedy rząd takich łańcuszków lub kółeczek, tak jak przy pasach krakowskich noszono. Fryzury, które były w stylu modnych, ówczesnych uczesań, bo panowała wtedy moda na fryzury niskie, przedziałek po środku głowy, włosy zaczesane na uszy i z tyłu upięte w kok. Tylko oczywiście we fryzurach Polek żadnej ozdoby, żadnej wstążki, żadnego kwiatka. Proszę Państwa, i tu przykład takiego dostosowania się do wymogów żałoby narodowej, jaki spotykamy w roku 1861 na znanym portrecie Józefa Ziblera przedstawiającym Julię Bock, żonę zamożnego warszawskiego przemysłowca. I jak widzimy, elegancka suknia tej pani, jedwabna, jest suknią czarną ze spódnicą na krynolinie. Ozdobą są w tym przypadku, bo jest to rok 61, czyli jeszcze nie tak surowe zasady, piękne białe koronki, koronkowy kołnierz i koronkowe mankiety. Natomiast proszę Państwa, zobaczmy, jak wyglądała biżuteria tej zamożnej damy. Tu fragment, gdzie zdobi przegub bransoleta metalowa z czarną ebanią, a na ręce obrączka też czarna z napisem Boże zbaw Polskę. Tu także pędzla Józefa Ziblera, portret znakomitej ówczesnej śpiewaczki Zofii Reszke, potem żony Leopolda Cronenberga, namalowany w roku 1862, i ta artystka operowa znów prezentuje się w czarnym stroju, nawiązuje ten strój nieco do polskich ubiorów narodowych przez te rozcięte wierzchnie rękawy, tak jak rozcinane były rękawy kontusza, i też jako ozdoba białe koronki. Proszę Państwa, ten z kolei obraz Józefa Ziblera jest ciekawy nie tylko przez fakt przedstawienia jego małżonki w ubiorze narodowym. Julia Ziblerowa tak została ukazana, ale także badania wykazały, że pierwotnie artysta sportretował żonę jako grecką poetkę Safonę w białej powiewnej szacie opartą o skałę. I wybuch powstania styczniowego spowodował, że Zibler przemalował jej ubiór. Już nie mamy białych powiewnych szat, tylko mamy ubiór zgodny z żałobą narodową, kapelusz z czarną woalką, czarna suknia z białymi spodnimi rękawami, jako biżuteria tylko skromniutka broszka i klamra przy pasku. A tak, proszę Państwa, proponowano ubierać się Polkom na
rycinie z tygodnika ilustrowanego z 1861 roku, kiedy wolno było jeszcze taką rycinę o akcentach narodowych zamieścić, paniom proponowano, żeby właśnie też nawiązywały do polskiej mody narodowej, żeby ich suknie miały rękawy właśnie takie jak u kontusza, żeby takie krótkie żupaniki nosiły, a na głowie zamiast ozdobnego beretu też miała się pojawić konfederacja. No, ale polskie panie ani wtedy, ani też przy późniejszych próbach takiego unarodowienia mody kobiecej w Polsce nie bardzo się temu poddawały. I proszę Państwa, tak jak w przypadku mężczyzn, tak i w przypadku kobiet, fotografia z tego okresu, która pozwala poznać, jak na co dzień, jak w tej okrutnej rzeczywistości, przy tych represjach, jakie były na Polaków nakładane, jak te ubiory wyglądały. Fotografia z roku 1863. Ta gładziutka fryzura z włosami z tyłu upiętymi, suknia o obcisłym staniku i szerokich rękawach, szeroka krynolina, wszystko czarne, maleńki biały kołnierzyk i białe mankiety. Jeszcze proszę Państwa, tutaj można wspomnieć, że gdy władze rosyjskie zakazały noszenia żałoby narodowej w 1865 roku, to Polki radziły sobie tak, iż wychodząc na ulicę, opinały tę czarną spódnicę takim drapowaniem z kolorowego materiału. Bo jeżeli kobieta pojawiała się zupełnie na czarno, to musiała nosić przy sobie dokument, że ma żałobę po kimś najbliższym. Bo inaczej była właśnie narażona na grzywny, na represję. Proszę Państwa, no i tak jak w przypadku mężczyzn, ale jeszcze może liczniej, biżuteria powstaniowa towarzyszyła tym skromnym kobiecym ubiorom na czele właśnie z prostymi krzyżykami zdobionymi czarną ebalią, zdobionymi pamiątkowymi napisami, czy też patriotycznymi symbolami. Tutaj fragment takiego krzyżyka, bardzo popularnym elementem w biżuterii patriotycznej była korona cierniowa, jako symbol cierpiącej Polski, porównywanej do cierpiącego na krzyżu Chrystusa. Oczywiście też, proszę Państwa, różnego rodzaju łańcuchy. Krzyżyk można było nosić właśnie na łańcuchu, co przypominało i niewolę, no i to, że wielu powstańców, zesłańców takie łańcuchy musiało dźwigać. Tutaj mamy obrączkę z symbolem śmierci, memento mori, czarna ebalia na białym tle. I najpopularniejszy chyba zestaw
emblematów: wiara, nadzieja i miłość. Krzyż jako wiara, miłość, serce i nadzieja, kotwica. Plus korona cierniowa, to był ten stały repertuar znaków, symboli używanych w biżuterii narodowej okresu powstania. Także, proszę Państwa, nie ma prawdziwych klejnotów, no to korale drewniane, lakierowane na czarno, albo z czarnych paciorków, z agatu korale. Byleby to był kolor czarny, nic jaskrawego. Takie właśnie szklane koraliki czarne. No i proszę Państwa, tyle. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, uwagi, to w miarę swoich możliwości odpowiem. A jeszcze tutaj pani nam się zaprezentuje w tej sukni na krynolinie. No i proszę Państwa, widzimy, pierwsza zasada spełniona. Wszystko na czarno, prawda? Jedyne białe akcenty, kołnierzyk i spodnie rękawy. Nawet biżuterii nie ma, skromna dziewczyna, żadnej. Włosy też skromnie, broń Boże, żadne loczki, żadne rozpuszczone włosy. Gładziutko albo mógł być warkocz, ale najczęściej w przypadku kobiet zamężnych to była reguła, że upięte w kok włosy. Małe dziewczynki, takie do wieku do 10 lat, jeszcze ewentualnie rozpuszczone włosy, przewiązane czarną kokardą, mogły nosić, ale później już nie. Bardzo dziękujemy pani profesor za przepiękny wykład.